Otwieram debatę nad raportem o stanie gminy. W pierwszej kolejności jednak chciałbym oddać głos autorowi raportu. Panie burmistrzu, bardzo proszę, oddaję głos. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni mieszkańcy oglądający nas w transmisji online. Chciałbym przedstawić państwu podstawowe informacje dotyczące stanu miasta za rok 2020 i pewne kwestie, które mają wpływ na to, co się dzieje już w pierwszym półroczu tego roku i które zaraz będą miały wpływ na to, co będziemy realizować w następnej części tego roku, ponieważ to wszystko ze sobą jest bardzo mocno powiązane. Ja udostępnię prezentację. Okay, szanowni państwo, jeśli chodzi o zeszły rok, to doskonale mamy świadomość tego, że rok 2020 był bardzo szczególnym rokiem. To, co się wydarzyło, rozpoczęło i trwa w dalszym ciągu, jest dla nas, dla naszego pokolenia takim doświadczeniem po raz pierwszy i myślę, że z jednej strony bardzo przykrym, bardzo trudnym doświadczeniem, a z drugiej strony wielce pouczającym też na przyszłość. Z punktu widzenia funkcjonowania samorządów miało to przede wszystkim bardzo mocno wpływ na kondycję finansową. Doskonale wiemy, że pandemia przede wszystkim wpłynęła na procesy też realne gospodarcze i z tym na dobrą sprawę przez cały rok musieliśmy się borykać, przy czym to jest istotne, o ile na poziomie wydatków inwestycyjnych dobrze sobie radziliśmy i tutaj było w miarę wszystko zaplanowane, o tyle pandemia wpłynęła bardzo mocno na ograniczanie dochodów bieżących. I na dobrą sprawę do końca roku, do 31 grudnia razem ze skarbnikiem i ze służbami finansowymi zabiegaliśmy o to, żeby zamknąć pozytywnie rok. Naprawdę z punktu widzenia tego, co musieliśmy zrealizować w budżecie i zamknąć cały rok finansowy, było to ogromnie trudne wyzwanie, ponieważ doskonale państwo wiecie, że kwestia wpływów dochodów z podatków fizycznych jest częścią dochodów budżetu miasta. Na dobrą sprawę co miesiąc z takimi właśnie kwestiami się musieliśmy borykać do samego końca roku. Trudno oczywiście odnieść się do wszystkich kwestii w samym tym prezentacji, w samym raporcie, którym w dniu dzisiejszym chcę państwu przedstawić. Macie te informacje zarówno państwo jako radni w dokumencie, który został udostępniony, natomiast każdy z mieszkańców może ten dokument przeczytać, zapoznać się z nim w ramach naszego biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta Sławkowa. Nie tylko już tam jest upubliczniony raport za zeszły rok, ale także wcześniejsze raporty od momentu, kiedy wszedł taki obowiązek ustawowy. Każdy z mieszkańców może z takimi raportami się zapoznać i zobaczyć, co realizowaliśmy w poszczególnych latach, zarówno też w roku 2020. Raport dotyczy w zasadzie wszystkich zagadnień, które są związane z działalnością samorządu. Ustawa o samorządzie gminnym określa kilkanaście zadań, które musi realizować samorząd. Do tego się właśnie w raporcie odnosimy i każdy z państwa może te informacje sobie przeczytać, zapoznać. Ja w dniu dzisiejszym przede wszystkim będę chciał się odnieść do takich najważniejszych kwestii prezentacji, też tych finansowych, biorąc pod uwagę, że nie tylko rozmawiamy na temat raportu, ale także za chwileczkę będziemy rozmawiać na temat sprawozdania finansowego za rok ubiegły i będzie też z państwa strony kwestia opiniowania wykonania budżetu za zeszły rok plus udzielanie absolutorium. Dlatego się odniosę do tych kwestii też finansowych przede wszystkim, a potem do kwestii inwestycyjnych, bo one zaraz będą nam układać w zupełnie inny sposób funkcjonowania wielu jednostek. Szanowni państwo, całkowite wykonane dochody to jest 48 408 tysięcy złotych. I tutaj od razu warto pokazać, ile z tego mamy dochodów bieżących, czyli na takie bieżące, podstawowe działania naszego miasta. To jest 39 milionów złotych, czyli 80% całkowitych dochodów. Natomiast to jest bardzo istotne i tutaj już szczególnie to chcę już pokazać, ponieważ niedługo będą zmiany w tym zakresie. W całym strukturze budżetu prawie 7 milionów złotych, czyli 6 937 tysięcy złotych. To są środki finansowe, które przechodzą tylko przez budżet miasta w postaci programu 500+, jeśli chodzi o świadczenia dla mieszkańców. W związku z tym to jest tylko środki finansowe, które przechodzą przez budżet, wchodzą z budżetu państwa i wychodzą do mieszkańców.
w żaden sposób, w żaden realny sposób nie mają wpływu na budżet, jedynie go tylko podnoszą do wartości. I dlatego chciałbym pokazać, jakie są dochody bieżące bez programu 500+, to jest 32 miliony złotych za rok ubiegły. Jest to o tyle istotne, że już w tej chwili przy prezentacji Polskiego Ładu słyszymy, że będą zmiany z punktu widzenia wypłacania programu 500+, i ze strony samorządów zostanie to przejęte na rzecz ZUS-u. Jest to o tyle istotne, że za rok, za dwa, jeżeli to dojdzie do skutku, to nagle będzie zdziwienie, że burmistrz, wójt, prezydent pokazywał jakieś wielkie kwoty na poziomie dochodów wykonanych, w naszym przypadku 48 milionów złotych, a nagle mieszkaniec zobaczy za rok, za dwa, że zniknęły miliony, tak? To po prostu będzie tylko i wyłącznie transfer tych środków programu rządowego 500+ ze strony samorządów do ZUS-u, dlatego to pokazuje 32 miliony złotych, to jest ta kwota środków finansowych, które mieliśmy za rok ubiegły na finansowanie wszystkich rzeczy, które realizuje samorząd dla mieszkańców. A w tym dochody majątkowe 9 386 tysięcy złotych, czyli do całości naszych dochodów wykonanych to jest prawie 20%. To jest bardzo duża kwota, biorąc pod uwagę realność, jakby nie było, małego miasta w postaci 6800 mieszkańców, bo niestety już musimy o takiej liczbie mówić, zbliżamy się do tej liczby. Niestety zeszły rok był rokiem dwóch smutnych liczb, polegający na tym, że z jednej strony, a w związku z też z pandemią, zanotowaliśmy w Sławkowie największą liczbę zgonów w kontekście wielu lat wstecz. To jest jedna negatywna informacja. Druga negatywna informacja, niestety rok 2020 był kolejnym rokiem bardzo niskich urodzeń młodych mieszkańców. W związku z tym mamy taką sytuację, że z jednej strony jest wysoki współczynnik zgonów przy bardzo niskim poziomie urodzeń. Ja mówiłem na komisji 39 osób nowych urodzeń, w związku z tym, że przybyło nowych mieszkańców, mamy w tej chwili w tym roczniku pierwszym, czyli roku 2020, 42 młodych, najmłodszych mieszkańców Sławkowa. To jest taka skala, że odnosząc się do średniej lat ubiegłych, mieszkańców każdego roku przybywało w związku z urodzeniami i nowymi zameldowaniami w danym roczniku, tym najmłodszym, na poziomie 60, 65, 70 dzieci. W tej chwili mamy 42. To z punktu widzenia oświaty, jak doskonale Państwo wiecie, z 60, z 65, 70 są trzy klasy, przy 40 dzieciach są dwie klasy. To będzie wpływało w przyszłości na podejmowanie działań w ramach oświaty, ale do tego się jeszcze odniosę. Całkowite wykonane wydatki 49 710 tysięcy. To, co chciałem właśnie zaakcentować, w całkowitych wykonanych wydatkach, wydatki majątkowe to jest kwota prawie 11 milionów złotych, 22% wszystkich wydatków to były wydatki majątkowe w zeszłym roku. Bardzo wysoki poziom wydatków. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska jako przykład podaję prawie 14,5 miliona złotych, 29% wykonanych wydatków, bardzo wysoki współczynnik. Wydatki oświaty, tu się na chwileczkę zatrzymam, to jest kwota ponad 10 milionów złotych wydatków, 20% wykonanych wydatków, czyli zobaczcie, te dwie pozycje tylko w budżetu zajmują prawie 50% wydatków budżetu za zeszły rok, z czego subwencji oświatowej pisze tylko, bo to cały czas jest ta dyskusja, ile płaci rząd za oświatę w polskich gminach, ile płacą samorządy. Z subwencji oświatowej jest 5 milionów 600 tysięcy złotych, czyli 55% wszystkich wydatków. Środki własne z budżetu to jest ponad 4 miliony złotych. Nie ukrywam, że wielu z samorządów, samorządowców dość zaskoczyła w pewnym momencie informacja, którą usłyszeliśmy jako samorządowcy, że subwencji oświatowej, która jest przekazywana z Ministerstwa Edukacji i Nauki, finansujemy jeszcze chodniki, kanalizacje i inne kwestie. Te liczby pokazują, że jest zupełnie inaczej, że środki, które są wprowadzone do systemu oświaty, bo jest to nasza inwestycja w ludzi młodych, są zdecydowanie większe
i mają bardzo duży udział w środkach całkowitych wydatków oświatowych. 20%, czyli 1/5 wydatków całego budżetu miasta. To są wydatki nasze na oświatę i wychowanie, czyli począwszy od działającego już rok, bo w zasadzie w lipcu będzie pierwsza rocznica działalności Maluszkowa, skończywszy po liceum, czyli przez wszystkie nasze szkoły, to jest 1/5 wydatków budżetu miasta, to jest 10 milionów złotych. Wydatki rodzina, w tej właśnie pozycji znajduje się też ta pozycja transferu środków finansowych w ramach programu rządowego, 18%. Pokazuję te liczby, żeby uświadomić pewną skalę, że na dobrą sprawę, zobaczcie Państwo, trzy pozycje: gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatki na oświatę i wychowanie i wydatki na rodzinę mamy w zasadzie w tym momencie 30, prawie tutaj 40-70% budżetu, są tylko te trzy pozycje. A oczywiście jeszcze kwestia transportu, jeszcze kwestia oczywiście ochrony środowiska i wielu innych aspektów pomocy społecznej. Warto to po prostu o tym pokazywać. Kiedyś zrobimy taką prezentację pokazującą bardziej szczegółowe te elementy, chociaż w raporcie oczywiście takie zestawienie macie Państwo dokładnie zrealizowane. Wydatki inwestycyjne, tak jak Państwu powiedziałem wcześniej, prawie 11 milionów złotych, za rok ubiegły 22% wykonanych wydatków. Bardzo duży współczynnik udziału wydatków inwestycyjnych. A skoro mówimy o wydatkach inwestycyjnych, to warto pokazać, jaka jest struktura finansowania. Z całej struktury prawie 11 milionów złotych, 23% środki własne Sławkowa. To jest oczywiście takie zadania, które nie można pozyskać środków finansowych, bo jeżeli mówimy o jakichś inwestycjach, modernizacja nawierzchni drogowych, czy na przykład budowa wodociągu, no to są jakby rzeczy, które realizujemy w 100% ze środków własnych. 50% za zeszły rok to są dotacje unijne, 12%, czyli 1 300 000, to są dotacje budżetu państwa, prawie 1,5 miliona złotych, 13% to są dotacje celowe Górnośląsko-Zagłębskiej Metropolii i w tym 2,5 miliona złotych, 23% budżetu Sławkowa. 23% to w zasadzie jest relacja 3/4 środków zewnętrznych, 1/4 tylko i wyłącznie można powiedzieć, że budżetu miasta Sławków. Dlatego to pokazuje też ten wysoki wskaźnik możliwości wydatkowania inwestycyjnych. Czy można więcej? Powiem Państwu uczciwie, że każdy można byłoby powiedzieć, że można byłoby więcej. Ale proszę pamiętać, że do każdej inwestycji, gdzie będziemy się ubiegać o to finansowanie, musimy zapewnić środki własne budżetu miasta. W związku z tym są pewne ograniczone możliwości tej skali maksymalnej finansowania przy określonej wielkości budżetu. Dla nas ten udział 3/4 zewnętrznych środków, 1/4 jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem z punktu widzenia inwestycji. To, co warto pokazać, bo to jest dosyć istotne, zobaczcie Państwo, jak się układały wydatki sumaryczne w poszczególnych kadencjach samorządowych. Lata 2011-2014, czyli mamy 4 lata, to były wydatki inwestycyjne na poziomie 15 milionów, trochę ponad 15 milionów złotych. Pierwsza kadencja 2015-2018, czyli 4 lata, ten wzrost był 21 milionów złotych. A teraz zobaczcie Państwo, że już na poziomie, gdyby doliczyć tylko 2019-2020 i to, co planujemy na chwilę obecną, w roku 2021, czyli 3 lata, mamy już poziom 25 milionów złotych do realizacji na poziomie inwestycji, a na pewno sprawę w tym miesiącu, na tej sesji, jeżeli Państwo przyjmiecie uchwałę, tą jedną z ostatnich budżetowych, będziemy przyjmować środki finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie przyjmujemy kolejny ponad milion złotych do budżetu inwestycyjnego, czyli można powiedzieć, że po sesji, jeżeli Państwo przyjmiecie te uchwały, ten słupek będzie już o 1 milion wyższy. To pokazuje, że zabiegamy o wszystkie środki finansowe, które możemy, po to, żeby jak najwięcej zrobić dla naszych mieszkańców. I żeby nie być gołosłownym, warto pokazać jedną rzecz. Poznajcie Państwo? Ja wiem, że może nie wszyscy dobrze widzą, ale to jest nasz słynny budynek starego przedszkola na Michałowie 6. W tej chwili od 1 kwietnia uruchomione jest tam Centrum Usług Społecznych Michałów. Jak to wygląda? No mniej więcej tak. To jest jedna z inwestycji unijnych. Oczywiście my realizowaliśmy ją w zeszłym roku, kończyliśmy w tym roku uruchamialiśmy. To są efekty, które wiadomo, że się nie zamykają w jednym roku, a będą miały długofalowe znaczenie dla
bieżących usług dla mieszkańców, tu w tym przypadku dla dzieci i młodzieży, ale także w tej kwestii rekreacyjnej, sportowej, czyli między innymi TKKF Sławków, ale oczywiście mamy bardzo dużo pomysłów na to, żeby tą przestrzeń też na Michałowie rozwijać z punktu widzenia zagospodarowania i wykorzystania dla mieszkańców, jeśli chodzi o rekreację. Tu może już nie będzie, że tak powiem, zagadki, bo już pokazuję obiekt, w którym jesteśmy. Po lewej stronie widzicie Państwo, jak wyglądał segment B przy zespole szkół imienia Jana Pawła II przed inwestycją. On się zewnętrznie wydawał skończony, bo była lewacja zrobiona, ale wewnątrz był absolutnie niewykończony. W tej chwili prawa strona zdjęć pokazuje wycinek, oczywiście jedną z sal, gdzie od 1 września zainstalują się przedszkolaki. Jak doskonale Państwo wiecie, parter tego całego segmentu D będzie przeznaczony dla przedszkola miejskiego. W tej chwili trwają prace związane z wyposażeniem meblowym tego obiektu. I od 1 września 4 grupy przedszkolne naszego zameczku będą mogły rozpocząć swoją edukację, swoje wychowanie przedszkolne właśnie w tych 4 pięknych salach. One są w różnych kolorach, ja tu prezentuję tylko jedną błękitną, ale każda z nich ma inne kolorystykę. I można powiedzieć, że uzyskujemy tym ruchem nową przestrzeń dla dzieci przedszkolnych. Ale ja od razu powiem, jaka jest konsekwencja szersza dla całej naszej tej oświaty na poziomie przedszkolnej, ale także podstawowych szkół, a przede wszystkim szkół meblowanych. Uruchamiając 4 sale na poziomie segmentu B dla przedszkola, pierwszym efektem bardzo pozytywnym jest to, że 2 sale, które do tej pory w budynku na ulicy Browarnej były zajęte przez 2 grupy przedszkolne, uruchamiają się, uwalniają się, można powiedzieć, dla szkół, dla klas, przepraszam, 1, 2 i 3 szkoły podstawowej. W związku z tym można powiedzieć, że tym ruchem automatycznie poprawiamy tą przestrzeń edukacyjną dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej na Browarnej. To jest pierwszy efekt. Drugim efektem tego ruchu jest to, że do tego budynku 2 dodatkowe grupy przejdą z aktualnego budynku zameczka. Jeżeli doskonale Państwo wiecie, to w niektórych momentach miało się wrażenie, zresztą bardzo słuszne, że budynek był mocno przepełniony dzieciakami. To powoduje w tym momencie, że uzyskujemy dla nich więcej przestrzeni do funkcjonowania, więcej takiego właśnie, bym powiedział, możliwości sobie funkcjonowania prawidłowo, a przy tych jeszcze doszadach uzyskuje się jeszcze dla obydwu obiektów jeszcze jedną kwestię, bo zarówno w tym budynku nowym w segmencie B, jak i też w planach, a za chwilkę o tym powiem, w zameczku, uwalniając jedną salę, będziemy mogli stworzyć gabinety do pracy indywidualnej nauczycieli z dziećmi, które potrzebują dodatkowego wsparcia. Do tej pory wyglądało to w ten sposób, że w zasadzie, biorąc pod uwagę zameczek, jeżeli była praca logopedy bądź innego specjalisty z dzieckiem, to ona się odbywała w gabinecie dyrektora, a nie w żadnej pracowni. W segmencie B już taką salę mamy od razu przygotowaną. Ja do Moskwy od 1 września nauczycielki bądź specjaliści, którzy przyjeżdżają do tych dzieci, będą automatycznie, niezależnie od tego, że zajęcia się będą odbywały w salach, będą mogły spokojnie w jednej tej właśnie sali dedykowanej do tych zajęć realizować swoje zadania. W zameczku będzie to wymagało dopiero podjęcia przez nas prac remontowych. I tak właśnie zakładamy, że w momencie, kiedy jakby już przeprowadzimy 4 grupy do segmentu B, poukładamy tą rewolucję przedszkolną, będziemy na pewno myśleć o tym, żeby rozpoczynać remonty. Pan skarbnik chyba jeszcze nie wie, ale ja z nim porozmawiam. Będziemy używać poszczególne remonty sal. Na pewno myślimy o tym, żeby poprawić sanitariaty w zameczku, ale także te właśnie małe pomieszczenia. Wyprowadzając 2 grupy do segmentu B, uzyskujemy dostęp przynajmniej 2 sal małych, jak doskonale Państwo znacie zameczek. Tam będzie się można realizować właśnie te zajęcia dodatkowego wsparcia dla dzieci w edukacji przedszkolnej. Jeden ruch, jedna inwestycja, a zobaczcie Państwo, że ona ma swoje znaczenie dla różnych placówek, dla różnych działalności. A skoro jesteśmy przy budynku segmentu B,
I skoro mieliśmy też rozmowę na temat pewnych kwestii działalności pozostałych szkół, a w tym przypadku też liceum, mówiąc o szkołach przedszkolu, mówiąc o szkołach podstawowych, w tym momencie też bym chciał się podzielić jedną informacją, że władze miasta Sławkowa nie mają żadnych planów co do likwidacji liceum w Sławkowie przy Zespole Szkół im. Pawła II. Dlaczego o tym mówię? Bo w ostatnich kilku dniach usłyszeliśmy taką przykrą i zupełnie nieprawdziwą informację, plotkę, że takie zamierzenia mamy. Nie, proszę Państwa, od kilku lat realizujemy różnego rodzaju działania na każdym poziomie naszej oświaty i wychowania, żeby wszystkie dzieci w różnym wieku, na różnym poziomie kształcenia miały jak najlepsze warunki. Tak samo będziemy realizować jak przez ostatnie lata dla liceum, tak samo w następnych latach będziemy takie działania podejmować również dla młodzieży, która zdecyduje się do kształcenia na poziomie liceum ogólnokształcącego w naszym zespole szkół im. Pawła II. Jestem przy oświacie, dlatego też tą informacją chcę się podzielić, bo nie ukrywam, że mnie jako burmistrza taka informacja, która została próbowana rozpowszechniona wśród rodziców, była informacją bardzo przykrą i ja po prostu oburzyłem się, że ktoś potrafi w ten sposób próbować straszyć rodziców, uczniów co do tego, żeby wybierać nasze liceum do dalszej edukacji. Powtórzę jeszcze raz, nie mamy żadnych planów likwidacji liceum ogólnokształcącego w Sławkowie. Chcemy, żeby było placówką, która jak najlepiej działa dla tej młodzieży, która będzie podejmowała ten wybór uczenia się w dalszym ciągu w Sławkowie. Idźmy dalej. To może nie do końca jest ten budynek, który jest od frontu, ale za każdym razem słyszeliście Państwo o tak zwanym adaptacji poddasza działu kultury dawnej na potrzeby Centrum Edukacji Ekonomicznej. Po lewej stronie widzicie Państwo podwórko i to słynne poddasze, które było modernizowane. W tej chwili już w zasadzie jesteśmy na końcówce przygotowania się do uruchomienia Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej, czyli połączona forma działalności muzeum, które jest na parterze razem z Centrum Edukacji, rozpocznie też swoją działalność, no to nieoficjalnie też 3 lipca. Już widzicie Państwo efekty wyposażenia części tych obiektów. Tutaj mam takie zdjęcie, które może z daleka widać ogromnymi, wielkimi haszczami. To jest teren naszych kładek spacerowych, to jest teren naszego nadrzecza. Jak widzicie Państwo, w zasadzie ten teren był bardzo mocno dziwiczy. I mało w niektórych momentach nawet przyjazny. W tej chwili on zupełnie już wygląda inaczej. Od początku roku mnóstwo mieszkańców, ale także osób przyjeżdżających korzysta już z kładek spacerowych przy kanale Warcowni. Natomiast to, co widzicie Państwo na tym zdjęciu, też trwają już prace przy zieleni, przy ostatnim zagospodarowaniu co do urządzeń plenerowych na terenie nadrzecza. To jest coś, co robimy już poza projektem unijnym, bo akurat urządzenia rekreacyjne, które tam akurat planujemy zainstalować, czyli plac zabaw, piramidę wspinaczkową dla dzieci, siłownię plenerową dla młodzieży. To się nazywano wcześniej street workout. Dawniej bym powiedział, że ćwiczyliśmy na przepakach. To jest taka nowoczesna nazwa zespołu przepaków na to, żeby młodzież mogła ćwiczyć. Znaczy się nie tylko młodzież, bo podejrzewam, że mniejsze dzieci, jak i dorośli będą chcieli z tego korzystać. Plaża nad samym brzegiem Przemszy oraz boisko do siatkówki plażowej, przepraszam bardzo. Oczywiście stanowiska do odpoczynku, do spacerowania, do edukacji ekologicznej, to są te elementy, które są jak najbardziej na tym przestrzeni. Domykamy projekt, na ten etap domykamy, która jest przez nas kontynuowana i realizowana w zasadzie konsekwentnie od 2015 roku. Mówię o przestrzeni od samego rynku poprzez mały rynek, bo tutaj mamy parę rzeczy, które się wydarzyło w postaci samej rewitalizacji małego rynku, samej kwestii kulturalnego podwórka, budynku Młodzieżowego Dworku. Potem mamy ulicę Staropocztową, mamy siłownię i plac zabaw w Starym Parku Miejskim, mamy kwestię pomostów,
przy zamku to bardzo ważna, istotna rzecz. W momencie, kiedy uruchomimy i otworzymy już park na czas wakacyjny i czas weekendów, będziemy też otwierać bramę na tereny zamkowe. Na pewno w okresie szkolnym, od poniedziałku do piątku, teren zamku będzie zamknięty dla bezpieczeństwa dzieci, natomiast na okres wakacyjny i na okres weekendów będziemy to otwierać do dyspozycji dla mieszkańców, dla spacerowiczy, bo wiemy, że w związku z tym, co się już wydarzyło w Sławkowie, a co zaraz otworzymy, bardzo dużo nie tylko mieszkańców chce spacerować, ale także mnóstwo osób przyjeżdża do Sławkowa, żeby odwiedzać te miejsca i spacerować po nich. To od razu też powiem, że idąc dalej, mamy tereny sportowe, skatepark, boiska, które są ogólnodostępne przy szkole podstawowej, teren na Czecza, a następnie teren kulturalny przy Miejskim Ośrodku Kultury, no i dalej kładki przy kanale Bałtyckim. Mamy cały pas od rynku do lasu przy granicy z Łukownem, jako taka strefa właśnie rekreacji. Ważną też informacją, która też jest jakby efektem stanu raportu za zeszły rok, ale także stanu obecnego. Jak doskonale Państwo wiecie, najemca Austerii wcześniejszy zrezygnował, w związku z pandemią rozwiązaliśmy umowę na jego wniosek. W najbliższych tygodniach uruchomimy ponowny przetarg, w związku z tym, że już nie ma obostrzeń i gastronomia może normalnie funkcjonować. Będziemy uruchamiać kolejny przetarg na wynajem Austerii. Robimy pewną jedną małą zmianę, która ma uatrakcyjnić i też w pewien sposób ten obiekt bardziej udostępnić dla zwiedzających. To jest to, że będziemy chcieli wynająć pomieszczenia, natomiast z tego korytarza, który jest między bramą główną a bramą wozowni, czy ten korytarz, który jest takim przylotem przez cały budynek, będziemy chcieli stworzyć taki pasaż kulturalny, gdzie każdy będzie mógł wejść w godzinach otwarcia Austerii i pozwiedzać, a przy okazji być może skorzystać z usług wewnętrznych. Natomiast na pewno będziemy chcieli ten wątek takiego właśnie pasażu kulturalnego, historycznego w Austerii też uruchomić przy okazji tego najmu. Oczywiście najem będzie dotyczył tylko i wyłącznie pomieszczeń, czyli lewa strona i prawa strona, natomiast sam korytarz chcielibyśmy udostępnić jak najbardziej dla zwiedzających. Bo tak powiedziałem pokrótce, natomiast powoli kończymy tę inwestycję. Bardzo dynamiczne prace trwają jeszcze przy zieleniu, przede wszystkim przy urządzeniach plenerowych. Na pewno w momencie, kiedy będziemy go uruchamiać, 3 lipca będziemy uruchamiać, bo to już możemy powiedzieć i podkreślić jeszcze raz ten moment otwarcia. Na pewno jeszcze z tą zielenią będzie tak mało zieloni. Myślę, że pełny efekt, jeśli chodzi o zieleń, uzyskamy nawet jeszcze nie w tym roku, ale pewnie dopiero w przyszłym roku. Z naszej strony na pewno będziemy też prowadzić działania takie, że będziemy obserwować tę roślinność i na pewno już mamy pewne pomysły na kolejne dosadzania drzew. One się może nie wydarzą w tegorocznym budżecie, ale może już w przyszłym roku będziemy na wiosnę kolejne dosadzania rody, żeby tą przestrzeń zapewnić. Tu się pan skarbnik trochę bardziej uspokoił. A na pewno się pan skarbnik jeszcze bardziej ucieszy, że mamy kolejne pomysły, bo zresztą tak jest cała inwestycja przemyślana, żeby kolejne moduły dodawać na ten teren. Jak doskonale Państwo pamiętacie, jeden z elementów, którego niestety nie mogliśmy teraz zrealizować w związku z wysokimi kosztami inwestycyjnymi, a z drugiej strony kwestiami problemów finansowych, to jest kwestia placu wodnego. Nie odpuszczamy tego tematu, będziemy szukać źródeł finansowania na pozyskanie i zrealizowanie tej inwestycji. W związku z tym jest tak wszystko zrealizowane, że gdy nam te środki pozyskamy, to nie będzie żadnego problemu, żeby tą inwestycję wykonać, bo nawet kwestia pewnych przyłączy, pewnych kabli nawet już są tak poukładane, żeby nie ingerować w cały ten obiekt. Innym elementem, który przede wszystkim zapewne ucieszy seniorów, ale na pewno będą chcieli z tego korzystać wszyscy. To jest też możliwość dostawienia, może w przyszłym roku, może za 2 lata, ale jest to absolutnie realne, panie skarbniku, z punktu widzenia środków finansowych, bo już z zastępcą policzyliśmy, sprawdziliśmy i że tak powiem, że będziemy chcieli na pewno na tym terenie, poza tym, co w
tym roku uruchomimy, będziemy chcieli umiejscowić też taką małą parkową, tężnię sobankową, żeby można było z nich korzystać. Także chcemy, żeby ta przestrzeń była dla, w różny sposób wykorzystywana. Natomiast jak mówię, myślę, że nawet ta tężnia zdarzy się szybciej niż plac wodny, biorąc pod uwagę koszty, bo to już sprawdzaliśmy, mamy takie ambicje, żeby taką inwestycję tam wprowadzić. Także myślę, że to jest ten moment, który środki pozyskane plus nasze na rok 2020-2021 nam pozwoliły zrealizować tą inwestycję. Natomiast na pewno stopniowo co roku będziemy chcieli pewne nowe elementy, zarówno przestrzenne, jak i takie w ofercie kulturalnej dla turystów, będziemy chcieli uruchamiać z punktu widzenia tego, żeby każdego roku zachęcać zwiedzających, żeby ponownie przyjechali do Sławkowa. Bo jest na tym przestrzeni ogromny potencjał, a z tego jak widzimy przez pierwsze miesiące funkcjonowania Kładek, pokazuje, że będzie to, uważam, świetny produkt turystyczny dla Sławkowa w obszarze przynajmniej od Krakowa do Katowic do zaoferowania dla turystów. Ja serdecznie Państwu dziękuję. Oczywiście będą jeszcze dwa pytania zapewne, bo ja mówiłem o tym, co się wydarzyło, co teraz kończymy, a jakie będzie miało wpływ zaraz na inne działania i wielkie kwestie strategiczne, które myślę, że ubiegnę pytania do raportu, to jest kwestia niesłynnego wysypiska nielegalnego odpadów na terenach kolejowych Rekultu. Jak doskonale Państwo wiecie, za usunięcie tych odpadów w tej chwili jest odpowiedzialny Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, bo są te tereny kolejowe zamknięte, w związku z tym my jako samorząd nie mamy tam możliwości działania. I z informacji, które mamy, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zabiega o dofinansowanie usuwania pierwszej partii odpadów, które tam są zrealizowane w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Czy się to im uda w tym roku, czy będą starali się w następnym roku? Nie ukrywam, że rozmawiałem też z posłami ziemi zagłębiowskiej, żeby też monitorowali tę kwestię. Może się już uda coś w tym roku, jakieś dobre informacje w tym zakresie mieć. Natomiast na pewno to, co jest istotne, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wie i jakby nie walczy od strony prawnej z tą kwestią, że jakby to usuwać, podejmowane są z tej strony działania. Natomiast drugą kwestią, którą też na pewno zaraz Państwu zadacie pytania, na pewno radny Grzegorz Baciążek, bo on zawsze pyta o tą kwestię, kwestia budowy łącznika między DK94 a Euroterminalem i stacją PKP EKS Sławków. W wielu pismach, po wielu monitach, po wielu rozmowach też z posłami, w tym przypadku tej najbardziej zaangażowanym posłem jest pan poseł Robert Warwas. Mam nadzieję, że będziemy znać więcej szczegółów po 22 czerwca, ponieważ udało się to robić w takiej sytuacji, że pan minister organizuje w Ministerstwie Infrastruktury, czy pan minister infrastruktury Andrzej Adamczyk z Bieżnych Nazwisk, mam nadzieję, że bardzo pozytywna do naszej sprawy, organizuje spotkanie pomiędzy Generalną Dyrekcją Drogi i Autostrad, Euroterminalem, PKP EKS również i też te podmioty, które są beneficjentami całej tej historii w postaci budowy łącznika. Mam nadzieję, że po 22 będziemy mieć dobre wiadomości, albo będziemy podejmować inne działania, które też wiemy doskonale, że w każdej chwili możemy uruchomić. 22 czerwca, tak. We wtorek. Także na razie jakby jest o tyle bardzo dobry już poziom dyskusji, że przewodniczący minister infrastruktury doprowadzał do spotkania w ministerstwie wszystkich stron, które są zainteresowane, które były beneficjentami i które mogą realizować taką inwestycję. Także myślę, że 22 czerwca, jak wrócę z Warszawy, będziemy mogli więcej na ten etap bieżący z tej kwestii powiedzieć. Mamy ten punkt, że po wielu miesiącach, wielu rozmów, wielu apeli, wielu takich był nawet takich powtarzalnych czasami dyskusji, a co w sprawie, dochodzi do takiego momentu, że w Ministerstwie Infrastruktury chcą usiąść i bardzo poważnie zająć się tą sprawą. Mam nadzieję, że w pozytywnym
końcowym rezultacie tej inwestycji dla Sławkowa. Te dwa elementy strategiczne też chciałbym przy okazji tego raportu zamieścić, opowiedzieć dla Państwa, bo pewnie zaraz byłoby pytanie w tym zakresie, bo jeśli chodzi o kwestię rekrutu, to chyba ostatnio zarobowaliśmy na dwa miesiące temu, także mówię jakby co, jak jest stan obecny. Z mojej strony to wszystko, mam nadzieję, że te informacje w ten sposób, te najważniejsze punkty, które nawet nie do końca są skomentowane w raporcie, tak? Bo suche liczby, suche fakty wymagają też czasami komentarza. Ten komentarz otrzymaliście Państwo w ramach mojego wystąpienia, mojej prezentacji. Natomiast czy Państwa, czy przede wszystkim mieszkańców serdecznie zapraszam do tego, żeby skorzystać z Biuletynu Informacji Publicznej, w zakładce raport o stanie gminy, znaleźć element związany z raportem miasta i tam zobaczyć, jak wiele innych działań złożonych realizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu za przedstawienie raportu.